Moje uszanowanie państwu. Przy mikrofonie Jan Emil Młynarski. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji, którą bardziej z konieczności niż z przekonania zatytułowałem Najważniejsze sylwetki polskiej fonografii międzywojnia. Jednakowoż wskazanie tych najważniejszych jest prawie niemożliwe, z tego powodu, że dorobek fonograficzny międzywojennej Polski jest niesłychanie obfity. Dla przykładu, Syrena Rekord, największa wytwórnia płytowa w drugiej RP, samych tylko Tank do roku 1939 utrwaliła na płytach 2200. Henryk Wars, dyrektor muzyczny Syreny, król przedwojennej muzyki filmowej, zostawił w Polsce około 600 piosenek i muzykę do ponad 30 filmów, przy czym dodać należy, że kino dźwiękowe w Polsce zaistniało w roku 1930. Pierwszym w pełni dźwiękowym obrazem był film pod tytułem Na Sybir w reżyserii Henryka Szaro z Jadwigą Smosarską w roli głównej. Kolejny przykład. Andrzej Włast, czołowy tekściarz tamtego okresu, stworzył około 3,5 tysiąca piosenek, wierszy, libret i tekstów kabaretowych. Druga Rzeczypospolita po odzyskaniu długo wyczekiwanej niepodległości usiłowała nadrobić stracone dekady i dorównać krajom Zachodu nie tylko na polu gospodarczym, ale i kulturalnym, co objawiało się w bezprecedensowej konstelacji talentów autorskich i wykonawczych. Pozwólcie zatem Państwo, że pozwolę sobie na subiektywny wybór piosenek i sylwetek oraz pragnę zaznaczyć, że jedynie musnę tematu, żywiąc nadzieję, iż rozbudzę Państwa ciekawość i apetyt na więcej oraz zapał do stawiania pytań i czynienia poszukiwań na własną rękę. W Polsce międzywojennej oprócz kilku mniejszych działały trzy wielkie wytwórnie muzyczne, których dyrektorami byli trzej wielcy mistrzowie swego fachu – kompozytorzy, bandliderzy, dyrygenci, instrumentaliści. W Polsce swoją filię miała jedna z najstarszych wytwórni płytowych na świecie – Columbia Records, a jej dyrektorem muzycznym był pionier muzyki jazzowej, reprezentant wywodzącego się z Rygi, znamienitego klanu muzycznego o nazwisku Melodyst, urodzony w 1899 roku w Warszawie, maestro Henryk Gold. Gold już od połowy lat 20. prowadził orkiestrę taneczną wzorującą się na jazzbandach angielskich i amerykańskich. Orkiestra Columbia pod jego batutą grała nowocześnie ze swadą i dokonała setek nagrań w dwudziestoleciu. Posłuchajmy próbki możliwości orkiestry Henryka Golda. Przygotowałem dla Państwa utwór świetny pod tytułem Tra-li-la-la. Wykonuje Janusz Popławski. Nagranie pochodzi z roku 1935. Gra orkiestra Columbia. Dyryguje oczywiście dyrektor Henryk Gold. A muzykę napisał świetny jazzowy kompozytor Fred Scher. Słowa napisał Jerry, broń Boże Jerry, Jerry, czyli Jerzy Ryba. Posłuchajmy jazzbandu Golda. Zaświeci słonko, przeminą burze, bo tak jak jest, nie może chyba zostać dłużej. Ty chcesz poprawić los, gwiźdź mu prosto w nos, tra-li-la-la-la-la-la.
i żaden lament tu nie pomoże, bo gdy narzekasz, to ci będzie jeszcze gorzej. Miast sobie życie truć, troski z głowy zrzuć, tra-li-la-la-la-la-la. I oto mniejsza, czy pieniądze masz, choć podobno na tym stoi świat. Lecz jest ważniejsza, uśmiechnięta twarz, a uśmiechu blask 20 lat. I znikną ciernie, zostaną róże, bo tak jak jest, nie może chyba zostać dłużej. To znaczy chwila zła, kiedy młodość trwa, ra-li-la-la-la-la-la. Znacie Państwo, że orkiestra pod batutą Golda grała wyjątkowo, nowocześnie i wyjątkowo po amerykańsku, czy może nawet po angielsku, ale nie wchodźmy w szczegóły. Henrykowi Goldowi niesłychanie na tym zależało. Był na pewno wizjonerem polskiej muzyki rozrywkowej. Muzycznych czy artystycznych klanów w przedwojennej Polsce było sporo. Fach często przechodził z rodziców na dzieci. Jednym z najważniejszych była rodzina Melodyst. Był to klan klezmerski o wielopokoleniowej tradycji muzycznej. Henryk Gold miał ciotecznego brata urodzonego w 1894 roku, Freda Melodysta, który karierę rozpoczynał jako muzyk orkiestrowy, ale nieśmiertelność przyniosły mu piosenki. Skomponował ich niemało. Pisał do teatrzyków, rewii oraz filmów. Wojnę przeżył grając razem z braćmi ciotecznymi, wspomnianym już Henrykiem Goldem i Jerzym Petersburskim, o którym będzie mowa za chwileczkę. W orkiestrze Teatru II Korpusu Polskiego Władysława Andersa spotkały się niesłychane osobowości świata muzyki rozrywkowej. Po wojnie Fred Melodyst osiadł najpierw w Londynie, jak wielu, a potem w latach 50. wyjechał na stałe do Izraela, gdzie grał w jazzbandach, głównie w Tel Awiwie. Zmarł nagle na atak serca, zdaje się, we Włoszech podczas wakacji na początku lat 60. Fred Melodyst. I ja teraz proponuję Państwu kompozycję Freda Melodysta do słów Hanki Ordonówny. Wykonywać będzie Hanka Ordonówna, czyli Ordonka, o której słynny, nieodżałowany Jerzy Waldorf mówił tak. Pochodziła z tak zwanych nizin warszawskich, a miała wykwint, zachowanie się i elegancję nie do pojęcia dziś, gdy obowiązuje kobiety moda na wulgarność. W dobie przedmikrofonowej wykształciła swój mały, niemal dziecięcy głosik i dykcję tak, że jako pieśniarka i aktorka słyszalna była co do słowa ze wszystkich scen. A pseudonim Ordonka Marii Annie Pietruszyńskiej nadał około roku 1915 polski aktor Karol Hanusz. Ordonka była wtedy tancerką Teatru Warszawskiego Sphinx i straszliwie chciała być doceniona i zrobić wielką karierę. Jej gwiazda zaświeciła wielkim blaskiem dużo później, pod koniec lat 20. w teatrze Qui pro quo. Drodzy Państwo, zatem Ordonka do kompozycji Freda Melodysta w tę noc upalną. Thank you.
serenady gdzieś z daleka brzmi i lampa świata się zapala. Lęk jakiś przenajsłodszy w sercu drży i ginie razem z rytmem krwi. Srebrzysty opadł już na ziemię czar i serce czarem tym zniewala. Nocą ciemnością ciepłą oplata mnie i słyszę pieśni jak we śnie. Tę noc upalną pragnę cię jedyna. We dwoje wierz mi chwile piękniej płyną. Więc pójdź, czekam cały drżący, jeszcze ty twej palącej pragnący kół. W tę noc się szczęście nasze rozpomieni, w tę noc tętniącą naszym więc pójdź, bo gdy gwiazdy zbledną, żal będzie ci, żeś jedną straciła noc. Jak lunatyczka płynę w srebrnej mgle i w gorejącej słów purpurze, już nie pytam nawet dokąd, gdzie zawiedzie mnie ta noc i śpiew. Głos serenady coraz bliżej drży od żaru pieśni zwiędły róże. Ta pieśń dusząca nocą i swoją mocą trucizną wchodzi w krew. Upalną pragnę cię jedyna. Tę noc tętniącą naszym uniesieniem. Więc pójdź, bo gdy gwiazdy zbledną, żal będzie ci, żeś jedno straciła noc, straciła jedno noc. Polecam Państwu bardzo zagłębić się w historię życia Hanki Ordonówny. Jest naprawdę pasjonująca, piękna, tragiczna zarazem. Ordonka zmarła w Bejrucie, w zasadzie w samotności, na przełomie lat 40. i 50. Kolejnym reprezentantem znamienitego klanu Melodyst był urodzony w roku 1895 maestro Jerzy Petersburski, jeden z najgenialniejszych przedwojennych rozrywkowych kompozytorów polskich. Określany mianem Króla Tanga. Wykształcony w Wiedniu, autor bodaj najsłynniejszej na świecie polskiej melodii O Donna Clara, znanej i granej do dziś na wszystkich kontynentach świata, od Sydney przez Tokio, Władywostok po Los Angeles. W Polsce melodia ta znana jest jako tango milonga, a geneza jej powstania jest zupełnie niewinna. Utwór został skomponowany do jednej z warszawskich rewii pod tytułem Warszawa w kwiatach, wystawianej w roku 1929 w Teatrze Morskie Oko. Któż mógłby wtedy przypuszczać, że za niedługi czas melodię tę będzie nucił cały świat w tak wielu językach? Petersburski po wojnie znalazł się w Argentynie, ojczyźnie tanga, które maestro tak sobie upodobał. Pod koniec lat 60. wrócił do kochanej Warszawy. Zmarł pod koniec lat 70. Zdaje się w 1979 roku, zostawiając po sobie imponujący
dorobek. Jerzy Petersburski, jeden z pionierów jazzu w Polsce. Wybitny kompozytor. I mam dla Państwa piękne tango. Jak powiedziałem, Petersburski specjalizował się w tangu. Tango pod tytułem Bez śladu. Słowa napisał Wacław Stępień, który miał to szczęście, że napisał słowa do najpiękniejszych rozrywkowych polskich przedwojennych i powojennych również melodii. Wacław Stępień po wojnie był m.in. dyrektorem reaktywowanego teatru Syrena, najpierw w Łodzi, potem w Warszawie. Zatem Bez śladu wykonuje Stefan Witas. Stefan Witas to jeden z najważniejszych przedwojennych i powojennych również polskich śpiewaków. Po wojnie został w Polsce, przed wojną bardzo znany, nagrywający głównie dla wytwórni Odeon, o której powiem za chwil kilka. Chciałem powiedzieć, że Stefan Witas to Nestor śpiewaków polskich. Dożył sędziwego wieku 98 lat. Urodził się w 1908 roku w Warszawie. Zmarł tamże w roku 2006. Posłuchajmy. Wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, wokół mem zabłyśnie żalu za. Powiem sobie, trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro, to się stać musiało. Bez śladu, a miłość się rozpłynie. Jak rozpływa się wieczorna mgła. Polecam Państwu też inne wykonania tego pięknego, porywającego, ściskającego serce tanga, na przykład Adama Astona czy Wiery Gran. Jerzy Petersburski cytowany jest obszernie w książce Dariusza Michalskiego Powróćmy jak za dawnych lat. Historia polskiej muzyki rozrywkowej lata 1900-1939. I pozwólcie Państwo, że przytoczę jeden fragmencik. Jerzy Petersburski mówił tak. Kiedyś w przerwie między wykładami
podszedłem do jednego z fortepianów, a w wiedeńskim konserwatorium było ich wiele. I dla zabawy podgrywałem sobie jakieś melodyjki, improwizując na poczekaniu. Nagle poczułem na ramieniu czyjąś dłoń. Przerwałem i obejrzałem się wystraszony. Nade mną stał Kalman, ten słynny Emerich Kalman, kompozytor Księżniczki Czardasza, Manewrów Jesiennych, Króla Skrzypków i wielu innych wspaniałych operetek, granych wtedy w Polsce bez jednej przerwy. Powiedział: słuchaj, smarkaczu, rzuć ty tę poważną muzykę, bo jesteś genialny w lekkiej. Przymurowało mnie do stołka i zanim oprzytomniałem, mój mistrz oddalił się. Na koniec pragnę przywołać postać Artura Golda, starszego o 2 lata od swego brata Henryka, skrzypka, genialnego kompozytora i kapelmistrza. Miał on wielki talent do nastrojowych slow foxów oraz tanecznych foxtrotów. Razem ze swym ciotecznym bratem, Jerzym Petersburskim, prowadził jedną z najbardziej popularnych orkiestr tanecznych w Warszawie, a pewnie i w Polsce. Petersburski Gold Band, ale o tym będzie mowa nieco później. Artur Gold, wykształcony w Londynie, miał przed wojną wielką markę. Był gwiazdą i jednocześnie autorytetem w swojej dziedzinie. Po wybuchu wojny pozostał w Warszawie i znalazł się w warszawskim getcie. Zasilił tym samym bardzo liczne grono artystów zamkniętych za murem. W 1943 roku znalazł się w obozie zagłady w Treblince, gdzie przez jakiś czas prowadził obozową orkiestrę. Komendant obozu, kiedy dowiedział się, że kolejnym transportem przybył tak wielki maestro, pozwolił mu żyć przez kilka miesięcy. Gold został także zmuszony do skomponowania obozowego hymnu, słynnego, przeklętego hymnu Treblinki. Dokładna data jego śmierci nie jest znana, ale przypada z pewnością na rok 43. Jego rodzony brat Henryk, kiedy po wojnie mieszkał w Nowym Jorku, nigdy w wywiadach nie chciał wspominać genialnego brata pozostawionego w Polsce. Mam dla Państwa przepiękny utwór Artura Golda do polskich słów Ludwika Szmaragda. Ludwik Szmaragd, prawdziwe nazwisko Sonnenschein, pisał przepiękne piosenki, masę tekstów do piosenek rozrywkowych przed wojną. O nim też należy pamiętać i brać go pod uwagę. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, wybór jest subiektywny. Zatem pozwólcie, że przedstawię Wam tango, piękne polskie tango, ale w wersji po rosyjsku. Dlaczego? Dlatego, że kompozycja Artura Golda i sam Gold i w ogóle jego cioteczni bracia byli znani również poza Polską. Sporo podróżowali. W ogóle artyści rozrywkowi przed wojną, polscy artyści rozrywkowi podróżowali sporo po całym świecie, włącznie z innymi kontynentami. Zatem będzie to tango Przyznaj się, a śpiewać będzie Petr czy Piotr Leszczenko, wielka gwiazda przedwojennej piosenki rosyjskiej czy radzieckiej. Chciałbym powiedzieć, że ta melodia znana jest na wschodzie do dziś. Wspominamy tym samym wielką postać Artura Golda, wspaniałego maestro. Тебя не так уже легко мне забыть твой взгляд, забыть твой смех, обман. Жить одному без тебя невозможно. Твоей слепой измене.
за правду все прощу. Ты и я в слезах любви найдем забвенье. И запить хочу измену грусть свою. Признайся мне, пока еще не поздно. Признайся мне, но не жалей меня. Ты провинилась, поправить все возможно. Я твой, признайся мне, прощу тебя. Między rokiem 1919 a 1931 w warszawskiej Galerii Luksemburga, zburzonej w Powstaniu Warszawskim, działał najważniejszy teatr kabaretowy przedwojennej Polski – Qui pro quo. A w roku 1931 przy ulicy Moniuszki 10 otwarto słynną Adrię, jeden z najmodniejszych warszawskich lokali. Z obydwoma tymi miejscami była związana świetna rozrywkowa orkiestra prowadzona przez Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. Mówiłem o tym chwilę temu. Orkiestra grająca od lat 20., popularna, jeżdżąca po świecie, ściągnięta prosto z Wiednia, stała się wielkim hitem Adrii. Petersburski grał na fortepianie, a Artur dyrygował, grając na skrzypcach. Orkiestra największej ilości nagrań dokonała dla wytwórni Columbia właśnie. Chociaż Artur Gold był przez pewien czas także głównym dyrygentem wytwórni Syrena Electro. Zresztą powstał taki Foxtrot, dosyć popularny w Warszawie, po wojnie lansowany przez panią Hankę Bielicką pod tytułem Gdy Petersburski z Goldem gra, a autor tekstów, wspomniany chwilę temu Wacław Stępień, mówił o Goldzie. Miał on taką markę, że o spotkaniu z nim sam na sam nie było wprost mowy, a co dopiero marzyć o jakiejś współpracy. Taka sytuacja była dla niego strasznie wygodna, bo nie musiał o nic się martwić. I rzeczywiście oni byli ważni. Oni byli pożądani, oni byli wielcy i oprócz tego, że zarabiali świetne pieniądze, grając wieczorem dla bogatych gości, chciałbym powiedzieć, że dla mnie przede wszystkim popychali tę polską muzykę rozrywkową i ten, jakby to powiedzieć, proto-jazz, pierwotny jazz, czyli jazz postrzegany jako muzyka taneczna, do przodu. Ta muzyka dzięki tej wspaniałej orkiestrze ewoluowała. Zostało po nich trochę nagrań, zostało po nich również sporo zdjęć. Orkiestra
petersburski Gold, bracia cioteczni. I chciałbym jeszcze dodać, że ta orkiestra składała się z fenomenalnych muzyków, których Gold i petersburski wynajdywali w różnych miejscach, dawali im zatrudnienie. To było naprawdę coś, jak to można powiedzieć, duży cymes grać w tej orkiestrze. I żeby Państwu tylko dać jakiś taki malusieńki pogląd czy smaczek, jak ta orkiestra grała, przygotowałem nagranie archiwalne z roku 1926 pod tytułem Seminola. To jest utwór standard amerykański. Muzyka Robert King, słowa Harry Warren. Melodia była wykonywana między innymi w teatrze Perskie Oko, w rewi Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Ale to mniej istotne. Najważniejsze, żeby posłuchać, jak grała orkiestra petersburski Gold w latach 20. Z pewnych źródeł wiem, że bracia Gold w czasach nastoletnich swego życia zamieszkiwali przy ulicy Elektoralnej w Warszawie. I tam często rodzina melodyst spotykała się w dużym składzie. Przypominam, że grali rodzice, grały mamy, grali ojcowie, grali stryjowie, grały ciocie, no i ci genialni młodzi, urodzeni wszyscy w latach 90. XIX wieku. Wyobrażacie sobie Państwo, co tam się musiało dziać? Są różne zapisy, wspomnień przywołujących takie obrazy, kiedy to w letni dzień przy otwartych oknach ulica Elektoralna wypełniała się dźwiękami muzyki dobiegającymi właśnie z mieszkania Goldów. Chętnie bym na tę Elektoralną poszedł i stanął
pod takim oknem. Proszę Państwa, idziemy dalej. Kolejną zagraniczną wytwórnią płytową posiadającą swoją filię w Polsce był założony w 1903 roku niemiecki Odeon. Wytwórnia rozpoczęła działalność w roku 1920 pod szyldem Polskie Zakłady Fonograficzne Odeon. Firma dysponowała najnowocześniejszym sprzętem przywiezionym prosto z Niemiec. Była w pełni samowystarczalna i oczywiście posiadała własną orkiestrę, którą prowadził wybitny bandlider i dyrygent Krakus z urodzenia Tarnowianin, ale sercem Krakus, Jerzy Gert. Według mnie orkiestra pod batutą Gerta nie miała sobie równych. Brzmiała niesłychanie nowocześnie i nie działo się to wyłącznie za sprawą sprzętu nagraniowego, ale przede wszystkim z powodu osoby jej muzycznego szefa. Wykształcony w Wiedniu, przyjechał do Warszawy, złożył orkiestrę, zatrudnił śpiewaków dla Odeonu i pracował bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zostało mnóstwo nagrań prowadzonych przez Gerta i wszystkie je bardzo Państwu polecam. Chciałem powiedzieć również, że Jerzy Gert podczas wojny był więźniem obozów koncentracyjnych, które cudem przeżył. Tuż po wojnie, w roku 1947, powołał do życia orkiestrę i chór Polskiego Radia w Krakowie. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować jedno z moich ulubionych nagrań przedwojennych w ogóle, jeżeli chodzi o nagrania polskie. Jest to nagranie z roku 1938. Gra orkiestra Odeon, dyryguje Jerzy Gert. Będzie to utwór wykonywany przez Adama Astona, który był głosem firmowym wytwórni Syrena Elektro, ale oczywiście występował również we wszystkich innych wytwórniach. Dobranoc, kochanie. Muzyka Zygmunt Karasiński, o którym grzech nie wspomnieć. Zrobię to po piosence. A słowa reprezentant kolejnego klanu artystycznego i muzycznego Zenon Friedwald, a gra orkiestra taneczna Odeon. Kocham cię, a kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Thank you.
wzywa do snu. Ten świetny utwór został skomponowany przez Zygmunta Karasińskiego. Zygmunt Karasiński to kolejny reprezentant muzycznego klanu warszawskiego. Drodzy Państwo, jego ojciec Adam Karasiński, kompozytor funkcjonujący na przełomie wieków, był uważany czy określany mianem króla polskiego walca, dlatego że skomponował słynny walc François w starych nutach babuni pod tytuł. Myślę, że nasi dziadkowie pamiętają jeszcze tę melodię. Zygmunt Karasiński był genialnym dzieckiem. Ciągnęło go do muzyki, do instrumentów od najmłodszych lat. Świetnie wykształcony, założył pierwszą orkiestrę już w wieku 18 czy 19 lat, a w wieku 20 kilku lat miał już pełnoprawny jazz band. Grał dużo, komponował dużo. Wszelka jego muzyczna działalność odbywała się do spółki z przyjacielem ze szkolnej ławy, Szymonem Kataszkiem. Chciałbym powiedzieć, że Zygmunt Karasiński, kiedy wybuchła wojna, wyjechał najpierw do Białegostoku, potem dalej na wschód, a potem trafił do Zakopanego, które to Zakopane i Podhale i Tatry ukochał sobie Karasiński już przed wojną, grając bardzo często na zakopiańskich dancingach. Jazz w Zakopanem był niezwykle modny. Dlaczego? Dlatego, że do Zakopanego, szczególnie w latach 30., waliło mnóstwo bogatych gości z głębi kraju. Karasiński pod fałszywym nazwiskiem uplasował się na Gubałówce, gdzie funkcjonował dancing dla Niemców. Zakopane było strefą zamkniętą, sanatoryjną dla żołnierzy odpoczywających po ciężkiej pracy frontowej. Zatem Karasiński, którego matka była Żydówką, o kim nikt z Niemców nie wiedział, umilał im czas, grając co noc w orkiestrze. I tak przeżył wojnę. Po wojnie jeszcze chwilę został w Zakopanem, grając dalej na Gubałówce. Jest sporo zdjęć, zakładając orkiestry kolejne. Pierwsza jego duża objazdowa orkiestra to była orkiestra. Pierwsza jego duża objazdowa orkiestra, 1000 taktów muzyki jazzowej, robiła niesłychaną. Pierwsza jego duża objazdowa orkiestra, 1000 taktów muzyki jazzowej, zrobiła niemałą furorę, zatrudniała ciekawych frontmenów, jakby to można dzisiaj powiedzieć. I tak Karasiński funkcjonował do roku 1968, kiedy to w kontekście wydarzeń tragicznych, wydarzeń marcowych, wyciągnięto mu jego pochodzenie i został zmuszony do wyjazdu z Polski. Umarł w zapomnieniu na początku lat 70. w Kopenhadze. Natomiast orkiestra Karasińskiego i Kataszka nie ustępowała ani na jotę wspomnianej już orkiestrze Petersburskiego i Golda, czy Henryka Golda, czy Henryka Warsa, etc., etc. Zatem pamiętajmy o Karasińskim i pamiętajmy o jego tragicznie zmarłym w getcie warszawskim przyjacielu Szymonie Kataszku. To dwaj absolutnie genialni kompozytorzy. Mam teraz dla Państwa utwór w kontekście Jerzego Gerta. Cały czas pozostajemy w wytwórni Odeon. Wytwórnia Odeon miała swojego firmowego śpiewaka. Był nim Albert Harris. Prawdziwe imię i nazwisko Aaron Heckelman. Albert Harris jest jednym z moich faworytów. Dlaczego? Dlatego, że śpiewał nowocześnie, bez nadęcia. W jego śpiewie można wyczuć
jakieś takie odejście od tradycji operetkowej czy postoperetkowej. Myślę, że Albert Harris był po prostu nowoczesnym śpiewakiem. I tutaj chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania utworu pod tytułem Gdy radio w pokoiku gra. I to był wielki hit z roku 1937. Piosenka napisana przez Tadeusza Górzyńskiego i Józefa Lipskiego. W zasadzie napisana dla spikerki Polskiego Radia, Jadwigi Poraskiej, przedwojennej spikerki. Wspominam również postać kompozytora Tadeusza Górzyńskiego, który był świetnym muzykiem orkiestrowym i który grał w małej orkiestrze Polskiego Radia, która była rozrywkową orkiestrą pod auspicjami tej znamienitej, starej instytucji. Zresztą tę orkiestrę prowadził brat Tadeusza, Zdzisław Górzyński. Bardzo mi zależy na tym, żeby w naszej audycji te nazwiska padały. Pamiętajcie o Tadeuszu Górzyńskim. A teraz, drodzy Państwo, Albert Harris gra orkiestra Odeon, dyryguje maestro Jerzy Gerd, Gdy radio w pokoiku gra. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przed drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala dno. Ty w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra, coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu. A radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal uciekamy, a z nią i żal. Śpiewał Albert Harris. Harris podczas wojny przebywał na terenie ZSRR, współpracując m.in. z orkiestrą
białego Armstronga, najlepszego trębacza Europy, Adiego Rosnera, o którym powiem za chwilę. Po wojnie Harris znalazł się w Szwecji, gdzie tworzył muzykę filmową, a potem przeniósł się do USA, gdzie mieszkał do śmierci w roku 1974. Albert Harris jest autorem niepisanego hymnu stolicy, piosenki o mojej Warszawie. Kiedy przebywał w Lublinie w roku 1944, tam na wieść o upadku powstania warszawskiego napisał tę piękną piosenkę. Napisał muzykę, napisał słowa. Tam również poznał się z Mieczysławem Fogiem i na wieść o tym, że Fog ma zamiar wrócić czym prędzej do Warszawy, jak tylko to będzie możliwe, ofiarował mu tę piosenkę i powiedział: jedź i śpiewaj to warszawiakom. Mieczysław Fog wrócił do Warszawy tuż po jej wyzwoleniu. Jak wiemy, Warszawa została wyzwolona 17 stycznia 1945 roku, a w marcu już działała słynna Café Fog, czyli kawiarnia na gruzach. I tam przez równe 8 lat Mieczysław Fog niemal co wieczór wykonywał tę piosenkę. Albert Harris napisał więcej świetnych piosenek. Chciałbym również wspomnieć o takiej, o której być może Państwo nie wiecie, że to jego, a może myślicie, że to Grzesiuka. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, prawda? La 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 la. To też Harrisa. I teraz mam dla Państwa, moi wielce szanowni słuchacze, coś specjalnie z myślą o Krakowie. Krakowskie tango, czy może podtytuł Ludwinowskie tango. To kompozycja naszego głównego bohatera tej części audycji, Jerzego Gerta, do słów Władysława Krzemińskiego, o którym chciałbym koniecznie wspomnieć. Władysław Krzemiński to człowiek krakowskiego teatru. To dyrektor i reformator Teatru Starego. To reżyser, scenarzysta i pedagog. Zmarły w 1966 roku. Władysław Krzemiński. A kto z Państwa wiedział, że Krzemiński pisał piosenki? Zatem zwróćcie Państwo uwagę na ten dialog, który odbywa się na początku piosenki. Chciałbym powiedzieć, że jest to nagranie z roku 1939, a zostało zrobione dla wytwórni Odeon. Serwus Ampy. Serwus. O, dobrze, że cię widzę. Dziś takie spirytusowe powietrze. Chodźże na jednego. Nie pójdę. Chodźże do Bazylego. Na Lubinowie dziś muzyczka gra. O, gada to muzyczka. Same jakieś boksteroty grywają. Nie, tam naszego grają. Chodźże, szwagier, zobaczysz. Tak, no to już idziemy. Po co nam piosenki zagraniczne? Dość tej mięty płaczu, dość łez. Nasze przecież także są prześliczne, chociaż mniej w nich pachnie bez. Ale za to serce jest i fajer, każdy zaraz humor lepszy ma. I do tańca pcha się każdy frajer, kiedy gdzieś muzyczka gra. To krakowskie ludwinowskie tango, będziesz w brachu tańczyć chciał. To krakowskie ludwinowskie tango, choćby ci ktoś na grzebieniu grał. Kapeluszem prasiesz tu, chwycisz brzanetą przez pół i jak w raju wnet się będziesz czuł. Gdy jedyna zdradzi cię dziewczyna, nie martw się i tańcz je klawo, bo
zdradzi ciebie i mnie. I coś z pół Krakowa, właśnie ta jedyna, właśnie ta dziewczyna Lola z Ludwinowa. Właśnie ta dziewczyna, właśnie ta jedyna. Lecz w jakąś niedzielę będą święta dwa, odwezmą wesele do białego dnia. Będziesz pił, ty i ja, i będziemy tańczyć do białego dnia. To krakowskie, ludwinowskie tango, każdy będzie tańczyć chciał. To krakowskie, ludwinowskie tango, choćby ci ktoś na grzebieniu grał. Kapeluszem praśniesz tu, chwycisz brzanę twą przez pół i jak w raju wnet się będziesz czuł. Hej! I w bodzieńce będziesz składał ręce, że ci Kraków takie tango dał. Maestro Jerzy Gerd to postać niezwykle zasłużona dla krakowskiego oddziału Polskiego Radia. Zostawił setki, jeśli nie tysiące nagrań, głównie kameralistyki. Chciałbym powiedzieć również, że Jerzy Gerd zmarł śmiercią tragiczną, samobójczą w roku 1968 na skutek wydarzeń marcowych. Jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. Jeśli ktoś ma ochotę go odwiedzić, droga do jego mogiły jest bardzo prosta. Jerzy Gerd. Przyszła teraz kolej na giganta polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej, Henryka Warsa. Henryk Warszowski urodził się, jak się zapewne Państwo domyślają, w Warszawie w roku 1902. Jego starsza siostra Józefina była śpiewaczką mediolańskiej La Scali, również opery warszawskiej, a młodsza Paulina była pianistką. Wars początkowo był samoukiem. Zapewne bazował na muzycznym zapleczu obecnym w rodzinnym domu. Początkowo studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował również prawo, ale parając się kompozycją i pianistyką amatorsko, wpadł w oko, a raczej w ucho, dyrektorowi Konserwatorium Warszawskiego, Emilowi Młynarskiemu. To on wziął go pod swe skrzydła, zapewniając edukację na najwyższym poziomie u najprzedniejszych pedagogów tamtych czasów, z Romanem Statkowskim i Karolem Szymanowskim na czele. Legenda głosi, że Młynarski po zapoznaniu się z próbami kompozytorskimi Warsa napisał odręczną rekomendację dającą miejsce na warszawskiej uczelni. Warsa ciągnęło jednak w stronę muzyki rozrywkowej. Kiedy otrzymał od Emila Młynarskiego propozycję dyrygentury w warszawskiej operze, której był podówczas dyrektorem, ten odmówił. Przybrał pseudonim Wars za namową Emila Młynarskiego i rozpoczął działalność na własny rachunek, a raczej na rachunek wszystkich tych, którzy gotowi byli płacić każde pieniądze za jego kompozytorskie usługi i genialny talent. Pozwólcie Państwo, że ograniczę się do zaprezentowania dwóch kompozycji Warsa, gdyż w jego osobliwym przypadku sprawdza się zasada albo prawie wszystko, albo prawie nic. Zatem posłuchajmy chóru Warsa, którego istnienie wpisywało się w modę na męskie grupy wokalne, tak zwanych rewelersów. To właśnie ten chór dał początek wielkiej karierze najwspanialszego przedwojennego śpiewaka Adama Astona. W chórze Warsa śpiewał również drugi, tak zwany kombajn do śpiewania piosenek, Tadeusz Faliszewski. Zatem Mów coś, chór Warsa, nagranie z roku 1931, muzyka oczywiście Henryk Wars, a słowa gigant przedwojennego tekściarstwa rozrywkowego Andrzej Włast. Gra orkiestra Syrena Elektro, której dyrektorem był Henryk Wars,
a dyryguje Henryk Wars. Mów coś, błagam cię. Mów coś, pozwij się. Jedno słowo, głupo dźwięk. Żeby iść, pej, zrobić to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no. Mów coś, tamto to. O pogodzie, młodzie lub, kiedy weźmiemy już ślub. Taki gwór, kilka wzdór, mógłby do mnie rzec. Pa, 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 da. Jak na złość, wilczy gość. To się można wściec. Pa, 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 da. Mów coś, proszę mów coś, milczy znów. Nie wytrzymam, opuść masz, jeżeli żyć jeszcze masz. Judiu, 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 mama, daj nawet całkiem niczego. Bardzo miły, każda prosi już chce go. Ale taka jego wada, że on siada, nic nie gada. Ludzka mowa całkiem obca mu jest. Mów coś, błagam cię. Mów coś, ozwij się. Jedno słowo, słów podziwień. Żeby iść, peń, zrobisz to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no. Mów coś, tam do to. O pogodzie, młodzie lub, kiedy weźmiemy już ślub. Po taki gwór, ten gwór mógłby do mnie rzec. Lecz milczy na złość, na złość. Można, można ciec. Mów coś, proszę mów. Mów coś, milczy znów. Nie wytrzymam, odpuść was, jeżeli żyjcie się masz. Ba-din-din-dan. Mów coś, błagam cię. Mów coś, odezwij się. Jedno słowo, słów poświęć. Żeby iść, peń, zrobisz to, co ja chcę. Mów coś, prędzej no. Mów coś, tamto i to. O pogodzie, modzie lub, kiedy weźmiemy już ślub. Po takich chór pożyczek mogę kilka wzór. Ma da da dna dna da. Tymczasem jak na coś milczy gość. Ma da da ładna da. Mów coś, proszę mów. Gadaj, bo nie wytrzymam pokus was, jeżeli żyjcie się aż. Wars sporo podróżował po Europie. Dużo słuchał, chłonął, uczył się. Myślał nowocześnie. Marzył o karierze kompozytora filmowego i jazzmena. Era kina dźwiękowego zbliżała się wielkimi krokami i Wars został największą gwiazdą tej dziedziny rozrywki. Cytując fragment z książki Dariusza Michalskiego Powróćmy jak za dawnych lat, chciałbym przypomnieć pewien ważny fragment dotyczący specyfiki pracy Henryka Warsa. Michalski pisze, na czym polegała jego praca? Prawdę mówiąc, na wszystkim, co miało doprowadzić do nagrania płyty. Na poprawianiu, czasem nawet i pisaniu nut piosenek kompozytorom współpracującym z Syreną, na odbywaniu prób ze śpiewakami, na graniu na fortepianie podczas sesji muzycznych, na organizowaniu i prowadzeniu orkiestry studyjnej, na aranżowaniu, wreszcie na zajmowaniu się tym, co ćwierć wieku później stało się domeną producenta płytowego, czyli fachowca odpowiedzialnego za ostateczny kształt dźwiękowy i artystyczny nagrania. Chociaż miał dopiero 20 kilka lat, Wars cieszył się wielkim szacunkiem starszych muzyków. Drodzy Państwo, i dalej. Z czasem tak wysoka pozycja w showbiznesie miała przydać mu się do zdobycia jego specjalizacji zawodowej. Tak jak powiedziałem, kompozytora muzyki filmowej. Jego geniusz został również dostrzeżony przez założyciela Syreny Rekord, Juliusza Feigenbauma. Wars prowadził w Syrenie orkiestrę, zatrudniał muzyków, aranżował, kreował brzmienie i lansował gwiazdy. Filmowym głosem polskiego giganta fonograficznego Syreny był Adam Aston, czyli Adolf Levinson.
pseudonim Aston wymyślił Henryk Wars. To pochodziło od asa tonu. Aston był obdarzony niezwykłą, charakterystyczną barwą głosu. Do roku 1939 zarejestrował 960 piosenek. Podczas wojny Wars i Aston walczyli w II Korpusie Polskim Władysława Andersa. Wars dyrygował także orkiestrą II Korpusu, której Adam Aston był solistą. Przeszli cały szlak bojowy z ZSRR przez Bliski Wschód aż po Monte Cassino. Po wojnie Wars wyjechał do USA, gdzie próbował swoich sił w przemyśle filmowym, rzecz jasna. Adam Aston wyjechał najpierw do Londynu, a po chwili do RPA, gdzie zajmował się biznesem, już nie śpiewał. A w latach 60. XX wieku wrócił z powrotem do Londynu, gdzie mieszkał do śmierci na początku lat 90. Obydwaj odwiedzili na krótko Warszawę. Działo się to w różnych latach, ale stowarzyszeniem podobnego entuzjazmu rzeszy Polaków pamiętających obydwu panów sprzed wojny. Wars oddał serce muzyce jazzowej. Zostawił po sobie jedne z najpiękniejszych melodii. Wiele z nich to standardy jazzowe pełną gębą, a ta melodia jest jedną z moich ulubionych. W filmie pod tytułem Będzie lepiej wykonuje ją Aleksander Żabczyński, filmowa przedwojenna gwiazda. A ja proponuję Państwu wersję w wykonaniu samego Adama Astona. Myślałem, że szczęście jest tylko w piosence, a w życiu inaczej się dzieje, a ono naprawdę istnieje wśród nas. Przychodzi i samo podaje nam ręce, jak ze mną się właśnie zdarzyło, że przyszło i na mnie rzuciło swój blask. Sam nie wiem, co się ze mną stało, coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego dziś wszystko urok ma. I nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają spać mi w nocy, nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca, ni gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało. Już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nie.
śpiewał Adam Aston, którego wszystkie nagrania serdecznie Państwu polecam. A słowa do tego pięknego polskiego standardu jazzowego napisał Emanuel Szlechter, lwowiak, który zresztą zginął tragicznie razem z żoną i małym synkiem w getcie lwowskim, ale w dwudziestoleciu międzywojennym zapisał się złotymi zgłoskami w historii filmu polskiego, jak również fonografii i kabaretu. Emanuel Szlechter. Drodzy Państwo, wspominałem chwil kilka temu o Zygmuncie Karasińskim i jego koledze Szymonie Kataszku. Orkiestra Karasiński-Kataszek, no, co tu dużo gadać, była jedną z najważniejszych. I teraz chciałbym zacytować Karasińskiego z jednego z wywiadów już po wojnie udzielonych dla miesięcznika Jazz. Wraz z kolegą Szymonem Kataszkiem z klasy fortepianu zaangażowaliśmy się w duecie do kina. Nie mając repertuaru, postanowiliśmy na zasadzie improwizacji grać muzykę do niemych filmów. W jaki sposób? Patrząc na film, grałem komponując tematy, zmieniałem odpowiednie tempa, stosując podkład właściwy dla rozgrywającej się akcji. W momencie nastrojowym grałem solówki skrzypcowe, Kataszek zaś fortepianowe. I tutaj muszę dodać, że Zygmunt Karasiński był prawdziwym multiinstrumentalistą. Grał biegle i świetnie na trzech instrumentach, na skrzypcach, na saksofonie oraz na fortepianie. I Karasiński mówi dalej. Mając wybitny słuch, Kataszek śledził temat, podkładał akompaniament z odpowiednio dostosowaną harmonią. Do ilustracji dźwiękowej używaliśmy rekwizytów w rodzaju miski z wodą, pistolet na kapiszony, różnego rodzaju żelastwo związane sznurkiem, kuchenne naczynia i tym podobne. Dyrekcja kina była zachwycona. Publiczność biła brawa, a nas rozpierała duma. Po jakimś czasie, chcąc podwyższyć swe kwalifikacje, zaangażowałem się do dużej orkiestry kinowej jako skrzypek. Po roku stworzyłem własny zespół kinowy, następnie zacząłem grać w lokalach. Zygmunt Karasiński był absolutnym bohaterem, absolutnym weteranem i absolutną legendą tak zwanej klezmerki, jak my to mówimy od kuchni. To znaczy, grał od najwcześniejszych lat i grał prawie co wieczór, prawie do końca życia. Jest to absolutnie imponująca historia i dorobek. A co ważne, z Szymonem Kataszkiem w latach 30. Karasiński i z orkiestrą odbywał masę podróży. Ta najważniejsza trwała prawie 2 lata. I rozpoczęła się w Polsce i szła na południe, w dół, Europa Południowa, potem Bliski Wschód i potem Afryka Północna. Wyobrażacie sobie Państwo, lata 30. Powrócili w glorii i chwale do Polski i stali się, tak jak powiedziałem już nieraz, jednymi z najważniejszych rozgrywających na tej rozrywkowej, muzycznej planszy w Polsce. Zygmunt Karasiński i Szymon Kataszek. Wspominam ich i serdecznie, z całego serca Państwu te postaci polecam. Myślę, że najważniejszym wnioskiem, który można wysnuć z tego krótkiego cytatu z Karasińskiego, jest to, że improwizacja jazzowa czy improwizacja rozrywkowa miała swój początek właśnie w niemym kinie. I wspominał o tym również Jerzy Petersburski i Henryk Wars i wszyscy ci świetni instrumentaliści. Oni po prostu dysponowali wielkim arsenałem i wielką swobodą. Opanowali język muzyczny bardzo biegle, w związku z czym mogli grać na zawołanie, zmieniać nastroje, żonglować melodiami, cytatami, etc., etc. Muzyka jazzowa służyła głównie tańcu. Orkiestry czy instrumentaliści zaczynali improwizować według określonego klucza,
świadomie dopiero na przełomie lat 30. i 40., a tak na dobrą sprawę dopiero pod koniec lat 40. Zresztą temat improwizacji w muzyce rozrywkowej, historia improwizacji w muzyce rozrywkowej jest niesłychanie ciekawa. Ja bym tutaj jeszcze wtrącił jeden malutki wątek, mianowicie instrumentaliści grający w przeróżnych jazz bandach przedwojennych grali również podczas okupacji. Ci, którzy nie wylądowali w getcie, którzy grali w przeróżnych lokalach po aryjskiej stronie, na przykład w Warszawie, wspominali, że byli zobligowani do improwizowania, ponieważ taniec był Polakom zakazany. A ileż można było powtarzać jeden i ten sam temat dla siedzącej przy stolikach publiczności. Więc muzycy zaczynali kombinować i tak uczyli się improwizacji, która wybuchła absolutnie dopiero w latach 50., ale to zupełnie inna historia. Drodzy Państwo, wspominając dorobek i kompozytorski, i orkiestrowy Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka, pozwólcie, że zaprezentuję jedną z najpiękniejszych ich kompozycji. Warszawo, moja Warszawo. To utwór napisany również z błahego powodu, na zamówienie jednego z teatrów prowadzonych przez Andrzeja Własta, teatru Morskie Oko. To rewia, dodatek nadzwyczajny, wystawiana w roku 1933. Ale melodia tak piękna, śpiewana tak pięknie przez Adama Astona, mogłaby być kolejnym hymnem Warszawy. Zatem posłuchajmy. Zygmunt Karasiński i Szymon Kataszek. Thank you.
jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo, ja kocham cię. Przyznacie państwo, że melodia przepiękna. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Zygmunt Karasiński z Szymonem Kataszkiem byli specjalnie zorientowani na muzykę amerykańską. Szukali jej, uczyli się jej, co nie było w tamtych latach takie proste. Zatem jeździli dużo w poszukiwaniu nowych okazji do grania, nowych spotkań, nowych znajomości. Bardzo zależało Karasińskiemu na tym, żeby obracać się w środowisku muzyków zagranicznych, dla których improwizacja i nowoczesny swing nie był czymś specjalnie obcym. I tak Karasiński z Kataszkiem dosyć sporo czasu spędzili w Berlinie, a tam już gościło sporo muzyków ze Stanów Zjednoczonych. Karasiński również i po wojnie też zatrudniał w swojej orkiestrze przeróżnych muzyków zagranicznych. Z różnych stron. Ciekawostka jest taka, że w pewnym okresie działalności orkiestry Karasińskiego i Kataszka na perkusji grał niejaki Sam Salvano, czarnoskóry perkusista. No, absolutna sensacja Warszawy. Zresztą pierwszy raz dowiedziałem się o nim od mojej babci, która doskonale pamiętała go z jednego z balów, że oprócz tego, że świetnie grał, świetnie swingował, to jeszcze prezentował przeróżne sztuczki, triki z pałeczkami perkusyjnymi. Ale Sam Salvano to nie jedyny obcokrajowiec w orkiestrze Karasińskiego. Był też angielski puzonista oraz na przykład amerykański saksofonista i klarnecista Harry Nathan. Chciałbym państwu teraz powiedzieć o kolejnej bardzo ważnej postaci na rynku fonograficznym Polski. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, tych postaci jest cała konstelacja, ale grzechem byłoby w dzisiejszej naszej audycji nie wspomnieć o Władysławie Danie Daniłowskim. Dan. Któż to był Władysław Daniłowski? To był świetny kompozytor, świetny aranżer i pianista, wykształcony doskonale w Warszawie. I chciałbym państwu powiedzieć, że zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej tym, że założył chór, najsłynniejszy chór rewelersów, chór Dana. Mam przed sobą ciekawą książkę autorstwa Władysława Daniłowskiego pod tytułem Oj Dana Dana. To jest autobiografia. Daniłowski zasłynął współpracą z teatrem Qui pro Quo. Do Qui pro Quo komponował, w Qui pro Quo prowadził zespół. Wspomina bardzo pięknie o tym, jak jego ojciec nie opuszczał żadnego z przedstawień i Daniłowski zawsze zastanawiał się, czy bardziej jego ojciec przychodzi ze względu na ordonkę błyszczącą na scenie Qui pro Quo, czy na niego samego. Ale chór Dana to wspaniała, wspaniała historia. Wspaniały fragment polskiej muzyki rozrywkowej. I chciałbym państwu odczytać pewien fragment, w którym Daniłowski przywołuje początki chóru Dana. Zamierzałem odwiedzić moje stare konserwatorium muzyczne w poszukiwaniu śpiewaków, gdy raptem dzwonek. Otworzyłem drzwi,
Stał tam młody człowiek w okularach z lekkim, sympatycznym uśmiechem na twarzy. Jestem Mieczysław Fogiel. Może pan sobie przypomina. Byłem jednym ze śpiewaków próbujących w teatrze Qui pro quo. O tak, pamiętam pana. Zaprosiłem Fogla do salonu. Panie Daniłowski, widziałem, jak pan starał się nas nauczyć nowoczesnego stylu piosenkarskiego. Ja śpiewam z czterema kolegami w katedrze świętego Jana. Marzyliśmy o tym, żeby spotkać kogoś jak pan, co mógłby stworzyć z nas nowoczesny zespół śpiewaczy. Może by pan zechciał się nami zająć? Panie Fogiel, przyszedł pan w szczęśliwym momencie, bo ja zamierzam stworzyć taki zespół i oglądam się za śpiewakami. Niech pan przyprowadzi swoich kolegów, to zobaczymy, co się da zrobić. Kilka dni później przyszło pięciu młodych ludzi. Wincenty Nowakowski, inkasent w kasie chorych, tenor o lirycznym, ciepłym głosie z łezką, Mieczysław Fogiel, kasjer kolejowy, metaliczny, piękny baryton, Tadeusz Bogdanowicz, sierżant Wojsk Polskich, aksamitny, piękny bas i dwóch tenorów, Aleksander Kruszewski, kasjer kolejowy i Zachariasz Papiernik, sierżant Wojsk Polskich. Wręczyłem śpiewakom partię. Panie Daniłowski, przepraszam, ale my nie czytamy z nut. Ale jeśli pan będzie grał na pianinie, to się nauczymy, objaśnił Fogiel. Niestety Fogiel był zbyt optymistyczny, bo chłopcy nie mogli sobie dać rady z jazzowymi amerykańskimi synkopami, wobec czego zdecydowałem, że zaczniemy od łatwiejszych tang, które zresztą bardziej odpowiadały ich lirycznym głosom. A któż to był, drodzy państwo, Mieczysław Fogiel? Zapewne domyślacie się, że chodzi o Mieczysława Foga. Mieczysław Fog. Mieczysława Foga nie trzeba specjalnie przedstawiać. Fogowi należałoby poświęcić odrębną, całą audycję, jak zresztą każdemu z naszych dzisiejszych bohaterów. Mam dla państwa piękny utwór w wykonaniu chóru Dana. Nagranie pochodzi z roku 1930. Myślę, że nasi dziadkowie, może nawet nasi rodzice, a pradziadkowie to na pewno, utwór ten śpiewali nieraz. Co nam zostało z tych lat? Muzyka Dan, a słowa Julian Tuwim. Julian Tuwim, najwybitniejszy polski poeta XX wieku, napisał bardzo dużo rozrywkowych piosenek przed wojną i był jednym z tych gwiazd polskiego tekściarstwa, jeżeli można tak powiedzieć, zasiadających przy stoliczku na pięterku w słynnej kawiarni Ziemiańska przy ulicy Mazowieckiej. Zatem chór Dana. Co nam zostało z tych lat? Jeden cień
jeden dźwięk, jedną pieśń melancholii złączył nas los. Płyńmy razem w ten dal, czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal. To na zawsze nasze już jest, nasze już jest, choć boli. Co nam zostało z tych lat, miłości pierwszej, zeschnięte liście i gwiazd, co mi powierzy wspomnienia czułej szep i jasne łzy, co nie schną. I anioł smutku zobrzenu i tylko westchną. Zeschnięte liście i kwiat, to mi uwierzy, wspomnienia czułeś mi się i jasne łzy, co nie schło. I anioł smutku co przed, i tylko. To polscy rewelersi, chór Dana. Chór Dana dał początek wielkiej karierze Mieczysława Foga. Nie sposób opisać ani życiorysu, ani kariery Mieczysława Foga w kilku słowach. Pragnąłbym bardzo poświęcić mu osobną audycję. Może kiedyś będzie ku temu okazja. Powiem tylko, że Mieczysław Fog został wybrany najpopularniejszym śpiewakiem Polski w plebiscycie Polskiego Radia w roku 1937, a to za sprawą wielkiego hitu, który to właśnie Fog wylansował, to Ostatnia Niedziela Jerzego Petersburskiego. Pieśń, melodia, którą przecież znamy do dziś. Szanowni Państwo, w ramach puenty dzisiejszej audycji chciałbym zaprezentować utwór wybitnego argentyńskiego kompozytora Juana Carlosa Cobiana. Cobian to król argentyńskiego tanga, niezwykle popularny w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że kompozytorzy zagraniczni, argentyńscy, meksykańscy, amerykańscy, angielscy, niemieccy byli popularni w Polsce. Polskie teksty powstawały do zagranicznych melodii, a pisali je najwięksi, tacy jak Marian Hemar, Julian Tuwim czy Jerzy Jurandot, który właśnie napisał jesienne tango. Jerzy Jurandot to postać, którą trzeba znać i o której trzeba pamiętać. Pisał dużo, był niezwykle ważnym autorem przed wojną. Podczas wojny przebywał w getcie warszawskim. Prywatnie był mężem Stefanii Grodzieńskiej, która przepięknie wspominała wszystkie te postaci, pilnowała, była strażniczką pamięci tamtych czasów i tamtych nazwisk. Grodzieńska wyciągnęła swego męża z getta warszawskiego, z którym zresztą w getcie przebywała przez jakiś czas. Jurandot pisał do gettowego teatru Femina między innymi, a po wojnie mieszkał w Polsce, umarł dosyć młodo, w latach bodaj 60. Zatem jesienne tango śpiewa chór Dana, a ja życzę Państwu wszystkiego dobrego i polecam łaskawej pamięci Państwa wszystkich bohaterów naszej audycji. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Emil Młynarski. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień,
Świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. Deszczową noc, jesienną w noc, ponurą w noc bezsenną, miłość żegnam ja i ty. W noc jesienną, w noc deszczową padło pierwsze smutne słowo, pierwszy znak, że już skończyło się. Płacze niebo gdzieś daleko i tak męczą, i tak pieką łzy gorące pod powieką. Wiatr zajęczał głośniej i posępniej i żałośniej, lecą zwiędłe liście z mokrych drzew. Noc jest smutna, noc deszczowa, my więcej ani słowa, tylko w skroniach młotem wali krew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. Jesień, o miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. Deszczową noc, jesienną w noc, ponurą w noc bezsenną, miłość żegnam ja.